Hejka, z tej strony Kondys. Path of Exile jest grą, która już od 2 lat pojawia się na moich streamach. Niestety, wciąż dużo osób ma z nią problemy. Dzisiaj więc zajmiemy się prostym opisem gry i przedstawię trochę informacji, które pozwolą poradzić wam sobie na początek. Jeśli to dopiero trafiliście na mój kanał i nie macie za dużo wiedzy na temat gier Diablo podobnych, to można je opisać w prosty sposób. Mamy potężną postać, która dzięki specjalnym zdolnościom przedziela się przez hordy wrogów. Głównie zajmujemy się zdobywaniem przedmiotów i doświadczenia, aby stawać się coraz mocniejszym i coraz bardziej efektywnym łowcą potworów. Materiał ma oczywiście formę poradnika, więc w opisie macie dokładne odnośniki czasowe. Pomoże wam to znaleźć odpowiedź na konkretne pytanie. To, co wyróżnia Path of Exile, jest system zdolności. Wszystkie skille są po prostu specjalnymi klejnotami, które umieszczamy w przedmiotach. Dzielą się one na 2 typy: aktywne i wspomagające. Aktywną zdolnością jest na przykład Ice Shot, czyli taka lodowa strzała. Wspomagające gemy, tak zwane supporty, modyfikują nasz atak i wzmacniają go. Mogę na przykład dodać więcej pocisków, zwiększyć obrażenia od żywiołów, czy sposób, w jaki nasza zdolność zostaje wystrzelona. Prowadzi to do praktycznie nieograniczonych kombinacji, które potrafią zmienić nawet najnudniejszą mechanikę w ciekawą zabawę. Ważne jest to, że gniazda w przedmiotach muszą być dopasowane do koloru naszych gemów i połączone ze sobą, żeby działały. Dodatkowo, na przykładzie, jeśli mam gniazdo białego koloru, mogę w nie wsadzić gem dowolnego innego koloru. Pracownicy Path of Exile naprawdę muszą lubić klejnoty, bo w grze mamy ich całe zatrzęsienie. Zamiast standardowego systemu złota, główną walutą są tutaj właśnie zużywalne kamyki. Każdy z nich robi coś innego i ma inną wartość, ale jest to tak szeroki temat, że zasługuje na własny odcinek. Na początek musicie wiedzieć tylko tyle, żeby dbać o to, aby mieć ich jak najwięcej, ale też nie bać się ich używać. W końcu po co byłyby pieniądze, jeśli byśmy ich nie wydawali. Jak w każdym action RPG, naszym głównym celem jest zdobywanie coraz to silniejszych przedmiotów. Aby nie utonąć w ilości zdobywanych rzeczy, do Path of Exile można zaimplementować specjalny filtr, który skutecznie blokuje wyświetlanie się niepotrzebnych itemów. Na szczęście, nie musimy go robić sami. Warto skorzystać z gotowych już opcji. Najlepszy według mnie jest filtr od Neversinka na stronie Filterblade XYZ. Najpierw w górnym rogu logujemy się swoim kontem z gry, następnie wybieramy ustawienie. Na start najlepszy będzie regular. Teraz wystarczy zapisać nasze ustawienie i prawie gotowe. Przechodzimy do download i wybierając pierwszą opcję, dodajemy filtr do naszego konta. Filtr oczywiście musimy później aktywować w grze w zakładce UI. Jest to naprawdę potrzebne, bo już po godzinie gry możecie być tak zasypani przedmiotami, że nie będziecie wiedzieć, co podnieść, a co zostawić na ziemi. Przedmioty, jak w większości gier akcji, mają swoją rzadkość. Najprostsze są białe, normalne, a powszechnie nazywane po prostu white. Nie dają one nam nic specjalnego, chyba że mają wbudowany już w siebie modyfikator. Następny tier to przedmioty magiczne, czyli blue itemy. Mają one maksymalnie 2 modyfikatory. Później są rzadkie przedmioty, czyli rare, które mogą posiadać aż 6 różnych dodatków. Ostatnie są przedmioty unikatowe, które, jak sama nazwa wskazuje, są jedyne w swoim rodzaju. Każdy przedmiot unikatowy będzie dawał takie same bonusy. Jest oczywiście troszeczkę wyjątków od tej reguły, ale nie będziemy się dzisiaj nimi zajmować. Są one zazwyczaj o wiele bardziej sytuacyjne i bardzo często dobry żółty przedmiot będzie dla nas lepszy. Zamykając temat przedmiotów, rada ode mnie na start. Gracze PoE są z reguły bardzo pomocni, będą bardzo zainteresowani nową osobą społeczności. Jeśli znajomi proponują wam jakieś przedmioty czy zbyt dużą pomoc, lepiej odmówcie. W taki sposób będziecie mieć złe doświadczenie z grą. Sam byłem niestety tak zagłaskany na śmierć, więc po prostu polecam wam asertywność. Oczywiście, poradnik nie byłby kompletny, jeśli nie powiedziałbym jakiegoś żartu o tym, jakie masywne jest drzewko. Pokażę wam więc na przykładzie mojego buildu, jak bardzo mało to jest skomplikowane. Drzewko umiejętności jest jedno i to samo dla wszystkich klas, ale każda postać zaczyna w innym miejscu. A jako maruder jestem o tutaj po lewej stronie. Moim celem jest zdobyć jak najwięcej zręczności, czyli muszę przejść na prawą stronę drzewka. Po prostu idę tam, wybierając jak najwięcej życia, ile to jest tylko możliwe. Jeśli nie mogę wybrać życia, wybieram obrażenia. Jeśli mniej więcej po drodze są jakieś inne fajne bonusy do zdrowia, lekko skręcam i też je zbieram.
Myślę, że na pewno zaciekawi was te kółka, które mam. To już trochę bardziej skomplikowane, albowiem w niektórych miejscach mamy gniazda na specjalne klejnoty. Gdzie są po drodze, zbieramy je, jeśli nie, to olewamy. Postacie to oczywiście bardzo ważna sprawa i pomimo tego, że nie mamy tutaj aż takich rygorystycznych wytycznych, nie będzie nam się opłacało robić witch pod miecze, bo są po prostu za daleko w drzewku. Dodatkowo należy też patrzeć na subklasy, tak zwane ascendancy, czyli wywyższenie naszej postaci po ukończeniu specjalnego labiryntu. Ale zacznijmy od początku, żeby niepotrzebnie nie komplikować sytuacji. Tworząc nową postać, zawsze wybierajmy Challenge League. Obecnie jest to Harvest. Daje nam to dodatkowy content, więc nie ma porównania do standardu. Mamy do wyboru 6 klas, z dodatkową możliwością aplikowania 7 w trakcie gry. Każda z klas, zaczyna w innym miejscu w drzewku i reprezentuje inny atrybut. Zaczynając od góry. Witch to nasz najbardziej typowy mag pod inteligencję. Im bardziej w prawo, tym więcej zręczności i dochodzimy do Shadowa, innego zabójcy, który jednak lubi parać się magią. Jest to też najlepsza klasa pod miny i pułapki, głównie dzięki swojej subklasie Sabotażyście. Poruszmy więc od razu kwestię labiryntu i subklas. W trakcie aktów natrafiamy na specjalne triale, próby wywyższenia. Kończąc je wszystkie, mamy dostęp do labiryntu, w skrócie laba, po którego ukończeniu możemy wybrać subklasę. Mamy łącznie 4 labirynty do przejścia, z których każdy daje nam po 2 punkty do rozdania, a więc maksymalnie mamy ich 8. Dają one nam o wiele więcej niż normalne pasywki w drzewku, więc trzeba się bardzo dobrze zastanowić, która klasa będzie najmocniejsza dla naszego stylu gry. A więc opowiadając dalej i schodząc niżej w drzewku, mamy tutaj Rangera, czyli najbardziej zręczną klasę. Jest tutaj też dużo bonusów do łuków, co powoduje, że najczęściej to właśnie ją wybieramy na takiego typowego łucznika. Na samym dole drzewka znajduje się Duelist, czyli taki szermierz, który łączy siłę i zwinność. Po lewej stronie drzewka mamy Siłę i Marudera, który posiada moją ulubioną subklasę Berserkera. Może on wybrać, że otrzymuje 10% więcej obrażeń, ale sam zadaje 40% więcej. To się właśnie nazywa dobry build. Nad Maruderem wkraczamy znowu w strefę inteligencji i tutaj jest miejsce Templara, czyli połączenia brutalnej siły i rozwagi. Ważne też jest to, że w Path of Exile nie mamy tylko życia, ale też Energy Shield, czyli taką tarczę nad naszym zdrowiem. W drzewku, im wyżej, tym częściej będziemy spotykali bonusy do tarczy niż do zdrowia. Nie zabrania nam to zrobić Witch pod zdrowie, czy Marudera pod Energy Shield. Ważną zasadą jest to, Chaos, jeden z typów obrażeń w grze, przebija się przez tarczę, liczy tylko zdrowie, co może być trochę problematyczne. Zaczynając kwestię obrażeń, mam jedną ważną poradę. Zwróćcie uwagę na swoje odporności. Normalnie, maksymalnie możemy mieć 75%, chyba że ubierzemy specjalne przedmioty, czy weźmiemy niektóre pasywki w drzewku. Jest to klucz do naszego przeżycia i jeśli dużo umieracie, to na pewno przez to, że nie macie ich na maksymalnym poziomie. Jak na pewno zauważyliście, gra nie jest dostępna w języku polskim. Jeśli nie znacie angielskiego, to możecie mieć duży problem, zwłaszcza jak zaczniecie czytać wszystkie zdolności czy modyfikatory. No i odnośnie czytania. Jeśli spotkacie się z problemem, wystarczy dokładnie nie przeczytać, jak coś działa. Sam ciągle łapię się na tym, że zrobiłem coś źle, bo nie przeczytałem jednej rzeczy. Każdy czasem popełnia błędy, więc nie bójmy się ich. Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże wam zacząć swoją przygodę z Path of Exile. Jeśli wciąż jesteście sceptyczni i czujecie, że to wszystko was przerasta, nie martwcie się. Na kanale będą pojawiać się odcinki z przejściem aktów, czyli wstępu do gry przed nieskończonym endgame'em. Będzie to idealny sposób, aby spróbować swoich sił i pomóc porównać swoje zmagania z tym, co widzicie u mnie. Macie jakieś pytania, to nie wahajcie się, aby zostawić komentarz. A jeśli film wam się podobał, dajcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję, bo więcej materiałów już wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bye bye!